Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Droga do Grand Championa. Dzisiaj odcinek nagrywany na streamku. No i jest z nami na start Paniczek, ale co mecz będziemy zmieniali widza, bo z czatu bierzemy osoby. Dobra, pierwszy przeciwnik, albo nawet dwóch przeciwników. Niemcy. Okej, muszę się... Czemu mi... O, halo! Przez chwilę mi klawę odłączyło, ale już działa. Muszę sobie przypomnieć, jakie ja mam tutaj sterowanie. W ogóle czaty, napiszcie, czy słychać klawy mocno. Bo jak nie, to będę musiał coś pokombinować. Ale raczej nie. I zapomniałem sprawdzić, jakie zagrania mogę wykonywać, ale to... Wiem, że nie mogę latać i to mi wystarczy. Pozdrawiam mamy. Dobra, ja sobie będę generalnie... Dzisiaj jest taki luźniejszy komentarz, bo wszystko jest nagrywane na streamku. Tak, będę trochę czytał czat, trochę tutaj gadał z wami. Luźniejszy odcinek. Piłkę na dachu chyba już mogę mieć, także gituwa. Z tego, co kojarzę. Internetowy Szymon pozdrawia wszystkich. O, idealnie. Ja pierwszy napisałem, że chcę, ale nieważne, czekajcie, muszę się bardziej skupić na graniu. No i generalnie wytykaniu błędów. Myślę, że to będzie najbardziej istotne. Dobra, Paniczek to myślę na spokojnie teraz będzie miał. Byłeś tutaj. Paniczek, ciśnij ich solową akcją. Niestety ostatni obrońca wybił piłkę i gra tym Ghost Riderem. Nie, przepraszam, Knight Riderem. W skrócie Kid. Nie pamiętam. No ale widzicie, czym ciśnie. W sumie jeden i drugi ciśnie tym autkiem, także im się spodobało. Czekajcie, bo chwilowo mylę przyciski. Wrzutka i to powinien być gol? Dokładnie, Paniczek ładnie strzelił. Tutaj macie pozdrowienia od czatu twitchowego. Dobra, już nieważne. No, tak w przerwach myślę będę zerkał na czat, mówię wam, co tutaj ludzie piszą. Bo nic się zwykle nie dzieje. Zagramy dzisiaj, nie wiem, w sumie legierek. Ale trochę zagramy, żeby podbić rangę. Mów, kto pozdrawia? Dobra, będę mówił, kto pozdrawia, ale to te takie pozdrowienia za punkty. Ale Paniczek to jakiś skillowy gracz, tutaj nas skeruje. Od samego początku. Albo tacy noby są w enemy. Nie no, Paniczek jedzie. Siema Milczusz. Aż, ale to beznadziejnie przeczytałem. Pojadę do wznowienia, nawet to napiszę, bo... Dzisiaj profesjonalny gameplay. Okej. Zderzenie strategiczne. Ja się nie wracam do defensywy, tylko tutaj pomogę teammate'owi. Bo mi wystarczy boost zebrany z tych takich małych zasobów. Nie no, ale Paniczek ładnie gra. Pozdro widzów ode mnie. Gol... Koldzik pozdrawia widzów, także macie pozdrowienia. Jeszcze Karo77 wykupił pozdrowienia, także... No jest mocno. A teraz ciśniemy już. Tym razem ja zdobędę bramę. Łatwiutko. Ładny strzał, dzięki. Pamiętam, co jest gdzie. Dobra. Elegancko. Nie no, na tej klawiaturze powiem wam, że nie gra się tak źle. Niby brak doświadczenia w ogóle, ale nie gra się tragicznie. Może nawet zrobimy z jakimś innym twórcą internetowym pojedynek, jak gram na klawie. To by było w sumie śmieszne. Oła. Jedynie tutaj strasznie wylewowa była ta akcja, ale zadziałała. Totalnie nie to chciałem zrobić, ale gol to gol, to nie będę narzekał. Czy będziesz mógł w następnym meczu zagrać, bo pierwszy napisałeś? Ale nie napisałeś chyba pierwszy swojego nickname'u. Dobra, zagrajmy jeszcze jedną gierkę z Paniczkiem, bo przeciwnicy za szybko opuścili spotkanie. Paniczek mecz numer 2. Napisał nam, żebyśmy przejęli, więc używa quick chatu, bardzo zaawansowanie. I chyba jest przypał. Dokładnie, tracimy bramę. A to mniejsza, zrobiłem bardzo słabe wznowienie. Miałem wylew? Nie, no też zrobiłem słabe wznowienie. Okej, okay. Pozdro widzowie, równy gość i NotPitu pozdrawia was. Okej, okay. Ja sobie będę followował. Okej, okay. Paniczek jedzie do tego i nie zabieramy mu, zdobywa bramkę. Już myślałem, że przestrzelił, bo tak uderzył bardzo w bok. No ale udało się, nie ma faila wyjątkowo, ale bardzo fajnie gra Paniczek. Nie wiem, Paniczek, jak mnie słyszysz? To napisz ewentualnie, jaką czy to jest twoja tak jakby najwyższa ranka, czy miałeś wyższą, czy na trójkach masz wyższą, czy jak to wygląda. No tutaj Paniczek bardzo fajnie ciśnie na ten moment. A my ciśniemy brameczkę, najprostsze uderzenie. Pozdro widzów i mojego kolegę fajnego. Game Cheater pozdrawia miętowego abażura i was.
Okej. Okej. Ale tutaj strasznie agresywne wpierdzielenie się w piłę. Generalnie jak jest taka przymuła na środku po wznowieniu, to polecam się trochę oddalić i tak jakby pojechać bronić bramkę, jeżeli widzicie, że z przeciwnej drużyny też jest taki gęsto. Bo jest to zwyczajnie mniej ryzykowne. No chyba, że przegrywacie i musicie nadrobić wynik, to wtedy ryzyko jest jak najbardziej okej. Ale w takich sytuacjach ja bym po prostu sobie przeczekał. Bo też mocnego uderzenia oni nie zrobią z tak bliska. Przynajmniej nie powinni. Dobra. Damy do środka. Oj, paniczek. To był panika gaming. Ale udało się to wybić. Ładnie minięty przeciwnik. I zobaczymy, co zrobi. Polecie na 50. Nie jest źle. To 50 takie mocno przeciętne, ale... ale jest gituwa. A i w ogóle nie powiedziałem, że jest kamerka, bo nagrywamy na streamie i ludzie mnie tu przekonali, żeby odcinek z kamerką był. Także sorka, to nie ja decydowałem. Siema, oglądam twoje wszystkie dosłownie? Ojeju, przepraszam! To tak nie miało być, to jest właśnie jak ktoś czyta SMS-y w trakcie jazdy. Sorka, zakapiłem się na czat, bo podkreślona wiadomość od Nowaka. Dobra. No spokojnie, to będzie samobój jakiś? Paniczek, dawaj, na pełnej. Idealnie. Okej. Ja to powinienem zostawić paniczkowi, bo ma lepszy kąt do uderzenia piłki i tak też zrobię. Oj, no dobra, to pozdrowie Nowaka, bo doczytałem teraz koniec wiadomości sobie na szybko. No i poczekajmy tutaj, żeby nam piłka przyszła na strzał. Sobie walnę. No ten mecz już jest bardziej wyrównany, nie podoba mi się to. Bo będzie trzeba zaraz się skupić na tej klawce. Okej. Dobra, przyjmijmy. Paniczek ładnie nie zdobył komitowo z nami i się ustawił w bramce, czyli wielki plus dla niego. Tutaj wyprowadza piłę, która leci chwilowo za nas, ale to nie jest zagrożenie. Jest zagrożenie mega, ale myślałem, że nie będzie aż takie. Ładnie to dośrodkowali. Dobra, paniczek, czy poda na lewo? Dobra, nie poda. A tutaj nie dziwię się, że nie podają, bo to za bardzo zapewne nie działa. Double commit ze strony przeciwników i dzięki temu mamy pustą bramkę, jeżeli paniczek szybko trafi. Dośrodkowanie. Ładne ogranie. Dobra. Great pass. Ładnie to zrobił paniczek. No, ale tam błąd ze strony przeciwnika, że skoczył do piłki, jak był tak bardzo spóźniony, jeszcze będąc ostatnim graczem. No i z Afryka dodana bramka. Też sobie nie zdaję z tego sprawy. Okej, próba wylotu. Na szczęście taka, jakiej się można by było spodziewać. Znowu, strasznie i samobój. Idealnie, ale co chciałem powiedzieć? To to, że tutaj nikt nie zwraca uwagi na to, że jest ostatnim graczem drużyny i że jak zrobi coś takiego, to nikt go nie będzie asekurował. No, musicie na to zwracać uwagę, to samym tym awansujecie rangą. Ale ciekawy czat jest w ogóle. Taki profesjonalny. A i teraz protip takich dla widzów, co są na streamie, że jak macie podobną rangę, to możecie też szukać gierki 2x2 w trakcie grania. To dzięki temu... Dobra, paniczek, doskonała wrzuta. To dzięki temu możecie fenemi wtedy pyknąć. Siema, Daniel. Łyk z gigabutli? To za chwilę po bramce, nie pomijam. Będzie łyk z gigabutli. YouTube się dowie, co to jest gigabutla. No. A jeszcze Sawitar pisał, że pozdrawia Patryczka. No to pozdrowienia od Sawitara jeszcze są. Bo nie przeczytałem wcześniej. To sorka, że nie przeczytałem od razu. Ale oplutet mnie? A jak to oplutyt, panie Nowaku? Przecież czytałem twą wiadomość. O, ci piszą, że jesteśmy... że mamy zbyt dużo szczęścia z drużyny przeciwnej. Czy to jest to, o czym mówię, że oni sobie nie zdają sprawy, jakie głupoty robią? No nie no, Kacperek kolejny z butli wykupuje, także... będzie dzisiaj odcinek z picia. Dzisiaj Drinkwater Stream. Taki piłkarz. Dobra, łatwo. Klawa, nie klawa, łatwo.
Dwa łyki? No niestety, jeszcze łyk od Kasperka będzie zaraz. Ci te twitchowe zakupy. Dobra, kopnijmy lekko i teraz kopnę mocno. On to wybije swojemu teammate'owi, a tamten poleciał. Nie ma to zbyt dużego zgrania. Idź do kibla. Super, wyróżniona wiadomość. Zery butle. Bang. Kopnięte. Dobra, elegancko. Dobra, to ja robię kolejny łyk z butli. Czy będziesz mógł być w kolejnym? Zobaczymy. Będę pytał po meczu. No, poger z gigabutla na odcinku. Dobra. Co oni robią? Nie można tego nazwać współpracą, ale... Oj, Paniczek, jak się długo cofałeś w ogóle. Chyba Paniczek pojechał po boosta pod ich bramkę. To od razu powiem, żebyście nigdy tak nie robili. Że to nie ma sensu i tylko zostawiacie teammate'a samego na pożarcie. Akurat tutaj byłem zbyt grubą rybą, żeby mnie zjedli, ale... Ale nie róbcie tak. Tak czy siak. Bo to doprowadzi was do klęski. Rex Butus pisze noob po porażce. 8-2. Pozdrów gigabutle ode mnie. I Załów pozdrawia widzów. Dzięki za możliwość wzięcia. No tutaj Paniczek już dziękuję. Ja sobie spróbuję wylecieć na tej klawie, jak już i tak jest przegrana. Ale nie udało się. Drugi mecz. Mamy LeBrona Jamesa w teamie, czyli zwycięzcę turnieju na goldzie trzykrotnego. Nie piszcie takich rzeczy na czacie, game cheaterze, bo... Bo jeszcze będę to czytał przez przypadek. No dobra, nowi przeciwnicy, także idealnie. O, to teraz właśnie jest ta sytuacja. W poprzednim meczu, co tam mówiłem, jak Paniczek followował wznowienie, to poleciał na Hama, tak jakby. Od razu do piłki po takim właśnie identycznym wznowieniu, a mi chodzi o to, że taki szybki zawrót i poczekanie, co się stanie, jest fajnym rozwiązaniem. Także polecam tak robić. Fajnie, że się taka sytuacja nadarzyła. Dobra, LeBron powinien za mnie pojechać, ale chyba... Dobra, chciał mnie zasadzić kopa, na szczęście zauważył mnie pod koniec. I fajnie zarotował, dobra, idealnie. No, dawaj, popiłę LeBron. Okej. Okay. Mam wrażenie, że... Nie wiem, czy jakby piłka była w innym miejscu niż boost, czy też by to tak dobrze wyszło, ale... Na pewno dobrze, że... Piłka leciała... Że po drodze był, do piłki był boost, bo inaczej by to mogło nie wyjść. Ale najsik. Ładny strzał, dziękuję, panie LeBronie. Dobra. Okej, teraz byłem trochę szybciej, to sobie podjechałem. Że po pierwszej przegranej idę napada, ale jeszcze nie było pierwszej przegranej. Jeszcze nie było pierwszej przegranej, więc gram na klawie, jakby co, widzowie. Dostajemy demo. Ale opluty? No, podczas nagrywania może być plus 10 do opluwania. Okej. Dobra. Musimy to obronić. Poczekałem sobie na spokojnie, aż się piłka odbije, nie było po co rushować. To jest taki też rzecz, co myślę, że dużo osób może robić błąd. Tutaj panika w drużynie przeciwnej, ale to chyba widzicie. Ja sobie poczekam tutaj, nie mam po co wyjeżdżać, LeBrona nie było. Który nas skraca? LeBron powinien w tym momencie czekać dokładnie w tym miejscu i czekać, aż my zaatakujemy piłkę. No i taki też rada i znowu skrócił mnie. Generalnie to nie są piłki LeBrona, co teraz jeździ. Powinien je zostawiać swojemu teammate'owi, ale tego nie robi. A wy możecie to zacząć robić, przez co powinniście wtedy awansować rangą. No ale za to LeBron ładuje za 3 bramkę, albo za 1. No i elegancko. Ball chase, Poggers? No jest taki lekki ball chase, ale... Prawdziwy meczyk. Dobra, LeBron ciśnie. No do środka? Dobra, nie było podania, ale za to zginął w bardzo dobrym stylu. Okej, ja sobie nie będę tam skakał, bo nie było takiej potrzeby. Zahamuję, żeby piłka nie przeleciała przed nas i mamy pustą bramkę. W sumie to zahamowanie zrobiło robotę. To zahamowanie zrobiło całą akcję, że poczekałem na piłkę. D1 na dwójkach to za dużo? Tak, Savitar, aktualnie biorę maksymalnie platyny dwójki. Teraz, w sensie biorę ludzi z niższą ranką niż ja.
Ale taka praktycznie identyczna, bo na przykład LeBron James ma identyczną rankę i wcześniej też była identyczna ranka. O kurde, strzelił to. Mogłem stać po prostu tak, żeby obrazić na wszelki wypadek, ale myślałem, że nie trafi w bramkę tutaj. Gabi. Etku, co pan zrobił? No, straciłem sobie brameczkę taką, żeby pokazać. Żeby pokazać wszystkim. Oła. Dobra, Kokliko robi dziwne skoki. Dobra. To nie powinno być problemem. On chyba flipuje, dokładnie. Także jeszcze pojechał po boosta, zostawiłem co opena. Ale nie trafiłem, ale to było też turbo głupie. Nigdy nie zostawiajcie pustej bramki, żeby pojechać po boosta. Bo będziecie mieli 100 przyspieszenia, ale stracicie bramkę, więc wam się wyzeruje i tak. Pamiętajcie. Najpierw piłka, potem... Potem boost. Dobra, zjeżdżam z tej ściany. Nowej LeBron, ciśniesz do niego. Na pełnej. Ja stałem w bramce, łatwa interwencja i LeBron? No nie strzelił niestety, nie tym razem. Nie udało się. Ja sobie poczyluję w obronie, bo jest to najbezpieczniejsza pozycja, bo LeBron strasznie lubi atakować piłkę. I zdobywa bramkę? Tak jest, zdobywa bramkę, wylew w obronie lekki. Że tak o będzie wygrywać bez jednej przegranej? No ciśniemy. Jak będzie przegrana, to przechodzimy na pada i wtedy już będzie łamot do kwadratu. Ej, nie zrobiłem losowania auta. Po tym meczu losujemy auto, jakim gramy, bo zapomniałem zmienić. I gramy tym z poprzedniego odcinka. To zaraz robimy losowanie auta po tym meczyku. Ale się zapomniałem. Dobra, podanie do LeBrona, takie odegranie jakby. Ja jechałem od strony naszej bramki, także... W sensie od strony bramki przeciwników, więc... Nie miałem prawa zabierać piłki, jeżeli bym zabrał, to by był mój błąd. Bo widziałem, że LeBron brał pod uwagę, że ja będę brał piłę. Teraz jak się wracałem, dobrym rozwiązaniem by było zniszczenie napastnika. Ale ja nie mogę bumpować chyba do Golda, czy tam do Diamenta. W sensie do Czempiona albo Diamenta. Więc tego też nie zrobiłem. Dzięki. Ładny strzał. Nadal nie pozdrawiana przeze mnie? Pozdrawiałem, Kamilowski. Pozdrawiałem, Giga Butle. Dobra, Gabi nie trafi w bramę. To poleci mocno na środek. Dobra, nie tak mocno jak ten strzał. Ale to jest błąd mechaniczny akurat. No... Myślę, że częściej będziecie to trafiali. Uniknięcie tego, jak ktoś was jedzie zniszczyć, to... Dobra, jak macie muzykę w tle, nie jest czasem takie łatwe. Ale timing, ale wystarczy pojedynczy podskok zwykle. Tylko tak zrobiony w miarę z wyczutym czasem. Dobra, LeBron ładuje bramę ostateczną. Dokładnie. 6 do 1, jeszcze Brazylia może być. W ogóle w tle mi pokazuje, że mi muzyczka leci. Dobra, przeciwnicy się poddali, także dziękujemy LeBronowi za meczyk i idę losować auto.